Kończy nam się rok 2017, także przyszła pora chyba na podsumowanie tego, co się działo w organizacji Izakobors, bo na pewno o tym trzeba powiedzieć, co się wydarzyło, jakie były pozytywne elementy, aspekty całej organizacji, jakie były moim zdaniem negatywne rzeczy. Także zaczniemy może od początku. Organizacja oczywiście powstała w marcu tego roku podczas IEM-a w Katowicach. Wtedy organizację ogłosiliśmy, chociaż jeszcze nie było pełnego składu. Ten powstał gdzieś w okolicach kwietnia tego roku oczywiście. Pojawił się pierwszy obóz szkoleniowy w COS-ie, w Szczyrku. I tak to się wszystko tak naprawdę zaczęło. I ten początek na pewno napawał optymizmem, bo szybko drużyna osiągnęła takie miano, myślę, drużyny numer 4-5 w Polsce, gdzieś tam za, oczywiście za Virtus Pro, za Kingwin i za Pride. To były takie trzy drużyny, które były nietykalne w tamtym czasie. No i gdzieś tam, myślę, drużyna Izakobors, czy organizacja Izakobors zajmowała to miejsce właśnie tak gdzieś tak w okolicach 4-5 miejsca. Dostawali się na lany. Na tych finałach lanowych często dawało się powalczyć. Często zajmowane było drugie miejsce. No i w takim składzie oczywiście z Luli Guzmanem, Nexem, ze Stompem, z Repo i z Kamilem. No właśnie, ta drużyna grała całkiem niezłego CS-a. Problem był taki, że ta drużyna jednak się nie rozwijała dalej, tak jak ja chciałem przede wszystkim, bo przecież organizacja była założona po to, żeby dać możliwości, dać szansę zawodnikom, żeby mogli się rozwijać, tak, dostając oczywiście najlepsze możliwe warunki do grania. No i myślę, że takie warunki dostali. Zresztą no często ludzie mówią, że tak, mimo tego, że nie ma wyników, mimo tego, że jest tam ta gra się może nie układa, to jednak organizacja zapewnia warunki. No i właśnie, i z tym był problem, że mimo tego, że na początku wyglądało to naprawdę nieźle i bardzo obiecująco, to drużyna się nie rozwijała, tak? Nie pokonywała kolejnych takich schodków, kolejnych problemów, a problemy z kolei zaczęły się pojawiać. No i stąd właśnie, i stąd też odejście Stompa, który postanowił odejść w ogóle do sportu, od Counter-Strike'a, skupić się już na dorosłym życiu, na pracy. Więc Tom jako pierwszy odszedł i od tego momentu tak naprawdę zaczęły się problemy, jak trzeba było znaleźć zawodnika na jego miejsce, a Stomp to jest zawodnik, którego naprawdę nie jest łatwo zastąpić. To jest gracz, który dla mnie był jednym z najbardziej obiecujących w ogóle zawodników na polskiej scenie Counter-Strike'a. No i wtedy zaczęły się problemy w drużynie, bo drużyna przestała tak dużo trenować, tak? Pojawił się zmiennik, pojawił się Mati, pojawił się Szoszon gdzieś tam, odszedł Repo. Właśnie z taką drużyną trzeba było sobie radzić, no ale to nie było coś, na co ja też tak pracowałem przy zakładaniu całej organizacji, bo zależało mi na drużynie, która będzie regularnie trenowała, która będzie regularnie grała nie tylko w polskich pucharach, ale przede wszystkim na tych europejskich turniejach, a przez to właśnie, że podchodzili zawodnicy, to pojawiły się przez to duże problemy. Także na pewno to był dla mnie trudny okres, tak, żeby sobie z tym poradzić. Trzeba było podjąć jakieś kroki, żeby drużyna znowu wróciła na odpowiedni tor, bo na pewno z tych torów, tej ścieżki, na pewno ta drużyna zeszła. No i stąd pojawiły się później kolejne zmiany. Trzeba było coś się zrobić, żeby ta drużyna mogła znowu błyszczeć, tak, być może po dłuższym okresie, i stąd kolejne jakieś różne przymiarki, stąd odejście Nexa i Luli Guzmana, stąd przymiarki właśnie Nawrota, Xajpa, do tego Lisa, teraz Morfana, bo szukamy tych optymalnych rozwiązań tak naprawdę. My szukamy drużyny, która będzie starała się trenować, która będzie ambitna, która będzie chciała się rozwijać i oczywiście oprócz tego, że chcą, to żeby faktycznie te efekty były. Dlatego szukaliśmy tych nowych rozwiązań, dlatego też pojawiła się masa oczywiście hejtu, że tutaj taka organizacja, że tutaj Izak i tak dalej, a to jest duży zawód i oczywiście dla mnie to też był zawód, bo liczyłem, że jednak do końca roku to już się coś uda osiągnąć, ale z drugiej strony no, pokazuje mi to wszystko, cały ten rok pokazuje mi, że prowadzenie organizacji to nie jest łatwa sprawa i może się natknąć na różne trudności. Niestety takie trudności się przytrafiły właśnie, jak odejście Stompa na Counter-Strike'ową emeryturę, jak odejście Repo do drużyny, jak problemy wewnętrzne, jakieś konflikty, różne charakterów. To są rzeczy, których ja absolutnie nie brałem pod uwagę na początku trwania tej organizacji. To też mnie na pewno pewne rzeczy nauczyło, że prowadzenie organizacji to nie jest łatwa sprawa, że łączenie charakterów w drużynie to też nie jest łatwa sprawa i mogą się pojawić komplikacje. Teraz staramy się to wszystko naprawić właśnie dobierając zawodników odpowiednich charakterami, tak, to, żeby ci zawodnicy byli mocni psychicznie, żeby byli przygotowani do tego, że pojawia się będzie presja i na pewno stres podczas i turniejów i na pewno rozmów z widzami, którzy są żądni wyników, a na razie wyników nie ma. Także no to wszystko powoduje oczywiście, że
tym rokiem do tej pory, no jestem właściwie zawiedziony, no bo liczyłem na to, że będziemy już gdzieś tam pod koniec roku walczyć, no może na jakichś europejskich turniejach. To się jeszcze nie udało się tego zrobić, ale tak naprawdę to się od rzeczy nie ucieczy, także liczę, że w tym przyszłym roku już wszystko będzie na odpowiednim torze, że po tych ciężkich treningach, które w tym momencie drużyna toczy z nowym zawodnikiem, także to przyniesie efekty, że będziemy zbierać plony, że gdzieś tam te kłopoty, które mieliśmy, że są za nami tak naprawdę i że będzie tylko lepiej, bo po to stworzyłem organizację, tak, żeby dawać szansę młodym zawodnikom, którzy na to zasługują. No i liczę na to, że ci zawodnicy będą chcieli tę szansę wykorzystać i wykorzystywać ją będą w roku 2018, bo to na pewno będzie dla mnie ważny rok i dla całej organizacji, żeby to już nie były czasy, kiedy się zbiera skład, żeby to nie były czasy, gdzie są problemy z zawodnikami, tak, tylko żeby to były czasy, żeby ta drużyna osiągała jakieś sukcesy, nie tylko w Polsce właśnie, ale przede wszystkim za granicą. Także takie podsumowanie i plany na rok przyszły. Do tego 2018 rok będzie kluczowy dla naszej Akademii Dzików. O tym też wiedziałem, że jest dużo wpisów, że Akademia, kiedy główna drużyna nie ma wyników, ale prawda jest taka, że do Akademii wcale nie są potrzebne wyniki głównej drużyny, bo tak jak mówiłem, misją organizacji Zako Wars jest to, żeby dawać szansę młodym zawodnikom, żeby mogli się wykazać, żeby dostali warunki do gry, żeby mogli się rozwijać, tak? Żeby mogli rozwijać się w Counter-Strike'u jako ludzie przy okazji. No i stąd właśnie pomysł na Akademię, żeby dać jeszcze takim młodszym zawodnikom szansę, żeby mogli pojawić się w takiej profesjonalnej organizacji, żeby dostali profesjonalną opiekę. Ziemowita i nie tylko, ale o Akademii więcej już powie Ziemowit. Dziękuję, Piotrek. Pomysł Akademii powstał tak naprawdę na podstawie testów, które przeprowadzaliśmy z poprzednimi zawodnikami. Uświadomiliśmy sobie, że testowaliśmy zawodników, którzy potem wzmocnili najmocniejsze organizacje w Polsce, więc zaczęliśmy się zastanawiać, czy może nie lepiej byłoby robić to w bardziej systemowy sposób. Drugim argumentem tak naprawdę jest fakt, że polska scena naprawdę jest bogata w dobrych graczy, tylko trzeba ich odpowiednio poprowadzić. I tutaj też mamy problem z graczami, którzy obecnie są na scenie. Oni też już mają pewne wymagania odnośnie organizacji, które niekoniecznie zawsze pokrywają się z tym, co są w stanie zaoferować, czy z poziomem sportowym. Nam zależy na tym, żeby wychować nowe pokolenie graczy, które będzie może nieco bardziej skromne, nieco bardziej pokorniejsze, ale dla którego na pierwszym miejscu będą przede wszystkim wyniki sportowe. Dodatkową ciekawostką myślę jest to, że w organizacji nie będziemy chcieli postawić na jednego trenera, który będzie czuwał nad organizacją, tylko będziemy chcieli stworzyć z tego twór tak zwany otwarty. Będziemy chcieli, żeby każdy zawodnik sceny mógł przez jakiś czas popracować z naszą organizacją i podzielić się swoją wiedzą. Będziemy korzystali z wiedzy wielu zawodników byłych, jak i również aktualnych, ponieważ wychodzimy z założenia, że każdy z nich może czegoś nauczyć tych nowych graczy i tak naprawdę ciężko jest znaleźć trenera, który będzie tak na bieżąco z Counter-Strike'iem, z wszystkimi nowinkami taktycznymi, jak gracze, którzy cały czas grają i którzy szukają rozwiązań głównie pod swoją gierkę. Akademia również będzie tworem, który będzie otwarty na wszystkie środowiska. Planujemy zaangażować środowiska akademickie, środowiska naukowe, również sportowców, tak zwanych sportów tradycyjnych. Tutaj jeszcze nie będziemy zdradzać tajemnic, ale będą to naprawdę duże nazwiska, które będą mówić o tym, jak sobie radzić z presją, jak traktować fanów, jak sobie radzić z mediami, z opinią publiczną. Zależy nam na tym, żeby gracze Zako Wars byli w stanie zasilić skład każdej profesjonalnej organizacji sportowej w Polsce, jak i również składy organizacji zagranicznych. Chcemy, żeby każda organizacja sportowa w Polsce mogła powiedzieć, że jeżeli weźmiemy zawodnika Zako Wars, to będzie zawodnik, który się sprawdzi, to będzie zawodnik, z którym nie będziemy mieli problemów i to będzie zawodnik, który nam dołoży wartość dodaną do naszej organizacji. Jeżeli chodzi o zainteresowanie Akademią, to jestem bardzo podbudowany ilością zgłoszeń, jakie otrzymaliśmy. Było ich ponad 3050. Jeżeli chodzi o przefiltrowanie tych danych i zweryfikowanie, trochę czasu mi to zajęło, natomiast finalnie wszystko wskazuje na to, że będzie to liczba około 750 zawodników, którzy zakwalifikują się do pierwszej rundy. Czyli mamy do rozegrania ponad 70 meczów, w których będziemy musieli dokładnie przyglądać się zawodnikom, którzy będą w tej pierwszej rundzie występować. Ciekawe jest to, że naprawdę, przynajmniej na papierze, wszystko wskazuje na to, że są to bardzo dobrzy zawodnicy o wysokim poziomie i całkiem niezłym doświadczeniu, jak na aplikacje, które udało mi się przeglądnąć. Także zapowiadają się bardzo ciekawe kwalifikacje do Akademii. Wszystkie mecze będzie można obejrzeć na kanale Twitch, będzie transmisja na żywo. Nie wiem jeszcze, kto będzie drugim analitykiem, kto mnie będzie wspierał w selekcji i w podglądaniu dokonań naszych rekrutów, ale myślę, że ogłosimy to już w najbliższym czasie.
Jeżeli chodzi o podsumowanie roku w wykonaniu organizacji Isaac Obors, no to mogę tylko dodać do tego, co Piotrek powiedział, że wszystkie decyzje, które podejmowaliśmy, były bardzo trudne. Każda z tych decyzji była obarczona ryzykiem i przy każdej decyzji mieliśmy tyle samo plusów, jak i minusów, więc nie były to łatwe decyzje, a jakieś trzeba było podjąć. Niestety w sytuacji, w której organizacja się nie rozwija, musieliśmy zareagować i musieliśmy podjąć jakieś kroki. Wiele osób zarzuca nam teraz, że organizacja, że drużyna gra dużo gorzej niż w poprzednim składzie. Być może są to nowi zawodnicy, dużo młodsi, którzy dopiero teraz się zgrywają. Potrzebują im dać trochę więcej czasu, dać im trochę stabilizacji, z czym mieliśmy w ostatnim czasie problem ze względu na różne sytuacje bardzo często, a przede wszystkim pozasportowe. Więc mam nadzieję, że następny rok już będzie stał przede wszystkim pod znakiem tej stabilizacji. Zawodnicy będą mogli spokojnie skupić się na treningach, skupić się na gierce i my będziemy mogli zobaczyć tego efektu już niebawem. Prawda jest taka, że nie od razu Rzym zbudowano, więc tutaj też potrzebujemy trochę czasu. Wiecie doskonale, że Counter-Strike nie jest łatwą gierką, jest to gra zespołowa, gdzie mamy 5 zawodników. Pocieszające jest to, że mamy teraz zawodników, którzy są zaangażowani w grę. Mamy 5 zawodników, z których każdy może kolować, z których każdy analizuje grę przeciwników, z których każdy tak naprawdę może być iglem. I to jest bardzo fajne. Dobrze się ich słucha podczas meczu, ponieważ każdy ma pomysły na rozegranie rundy, każdy ma swoje sugestie i przede wszystkim każdy jest aktywny. Komunikacja jest dużo lepsza niż w poprzednim składzie. Nikt sobie nie przeszkadza, nie ma krzyków, nie ma niepotrzebnej informacji. Są konkrety w trakcie rundy. Nic, tylko czekać na efekty, więc nie widzimy żadnych zagrożeń przy obecnym składzie na chwilę obecną i myślę, że ten 2018 będzie dla nas bardzo optymistycznym rokiem.